Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Jest noc. Dookoła pełno szkieletów, a ja nagrywam dla moich widzów film, w którym opowiadam różne straszne historie. Mamy tutaj mroczny klimat i tak naprawdę myślę, że ten filmik wleci naprawdę na pełnej bombie. Będzie milion subskrypcji, milion lajków i tak naprawdę będzie jeden wielki sztos. W ogóle dookoła pełno tutaj jest jakichś mobów. O, widzę, tam coś widzę, szkieleta. Jest naprawdę, naprawdę mrocznie i strasznie, ale my sobie się tym nie boimy. O nie, kto to za potwór? Kto to jest w ogóle? Wow, witaj! O nie, a co ty tu robisz o takiej późnej porze? Ja nic, kurczę! O nie, ty zombiaku, atakuj go! Dobrze, ja nie mogę, już się tego zombiaka mniej boję. O, ja nie mogę, kto to jest w ogóle? To jest za typek w ogóle, cały zakrwawiony. Oż ty, wypuszczasz na mnie specjalne stwory, żeby mnie załatwiły, na to nie pozwolę. Pięknie. O nie, jeszcze szkielet do tego wszystkiego. Na to nie pozwolę. O. Wszyscy mnie atakują. O nie, a ratunku. A. Ale dostał oż łeb. Ty. Ja nie mogę, dostał cwaniaku. Łeb. Ale cienia. O nie, chodź tutaj, cwaniaku. Ucieka, pokonałem go. Pożałujesz tego. Pokonał go te pożałujesz tego, chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Co ty tu robisz w takiej późnej porze? Mów szybko. Ja nic, w ogóle weź mnie zostaw. Co ty jesteś taki straszny? Kim ty jesteś w ogóle? Jak ty się nazywasz, co? Jak ty się nazywasz? Ja jestem Jeff the Killer. Ja, ty nie wiesz o tym i uważaj, bo zaraz zginiesz, jeśli będziesz tak dalej się do mnie odzywał. Ale ja się do ciebie źle nie odzywam przecież, jest wszystko dobrze. I uważaj. Au! Ała! Co się stało? Tak szybko... Mu się słabo zrobiło? Ła, to przyjdę po niego jutro, żeby go zawinąć gdzieś i włożyć do siebie do domu. No dobra, to do jutro po ciebie przyjdę. A jeszcze wejdę do siebie do domu. O. Ja nie mogę, ja tak naprawdę cały czas żyję, tylko udawałem w ogóle. Udawałem, on już poszedł? Dobra, poszedł sobie. Ja tylko udawałem w ogóle, że nie żyję, a tak naprawdę on na to poszedł. Dobra, szybko, mam tu wszystko na kamerze. Uciekamy w ogóle. O kurczę, wyszedł ze swojego domku. Dobra, wiem gdzie mieszka, ma straszny jakiś nóż, ale tak naprawdę my to musimy wykorzystać. Idziemy teraz tutaj do środka i zrobimy mu tutaj jakiegoś konkretnego trolla. Okej, także, o, mam tutaj w ogóle przygotowane jakieś itemki, także postaramy się je wykorzystać. Mam slajmowe bloki, a tak się składa, że slajmowe bloki mają niesamowite właściwości, ponieważ jeśli wsadzimy je właśnie pod... O kurde, tu jest jakieś bajoro. Dobra, nieważne. Ja nie mogę, ale się wpakowałem. Dobra, musimy szybko coś wymyślić, żeby on mnie tylko nie zobaczył. Dobra, szybko, usypujemy tutaj podejście, usypujemy tu podejście i zrobimy coś niesamowitego. Tylko potrzebuję, kurczę, szybko tutaj zrobić właśnie taką platformę, okej, bo nie spodziewałem się, że w ogóle pod jego domem jest tutaj... On tu pewnie jakieś swoje ofiary tutaj wrzuca do tego jeziora, nie zdziwiłbym się. Naprawdę straszny mobek. Okej, dobra, także teraz zrobimy to w taki sposób, że tutaj będą tak, o, slajmowe bloki, które w ogóle będą na niego tak działały nerwowo, że on w ogóle powinien tak naprawdę mieć dosyć ich. Tutaj poustawiamy właśnie dźwignię i zrobimy coś takiego, to będzie taki trolek, że jak on po prostu te wszystkie slajmowe bloki zniszczy, to tak naprawdę następną rzeczą, jaka się wydarzy, to po prostu wysadzi go TNT, okej. Także tutaj wystarczy... O nie, co ja zrobiłem? Nie tutaj, nie to. Okej, tutaj, to musimy tutaj szybko... Dajemy, tutaj ustawiamy szybko tylko redstone i praktycznie wszystko będzie tutaj już gotowe, okej. Także teraz zrobimy to tak... Okej, jest tutaj właśnie teraz sygnał, bo jest włączonych kilka dźwigni, okej, i powłączamy kilka właśnie. Jak on zniszczy to wszystko, zniszczy te wszystkie właśnie slajmowe bloki, które tutaj są podłożone właśnie pod nie tak naprawdę właśnie te redstone'y, okej, i po prostu pociągniemy to dalej, zrobimy za momencik tutaj negację i zrobimy mu, kurczę, niezłą niespodziankę, okej, także teraz robimy tak, i dobra, i tutaj możemy właśnie zacząć obstawiać TNT. Tak naprawdę będzie to niesamowity trolek, myślę, który zniszczy mu cały dom. Nie możemy tylko przypadkiem położyć za blisko tego redstone'a, bo jeszcze tutaj, kurczę, przesiąknie czy coś. Okej, myślę, że
w ten sposób tutaj możemy to właśnie zrobić. Podłożymy mu tutaj masę TNT i kurczę, jeśli będzie już zdenerwowany i będzie chciał właśnie pozbyć się tego spowolnienia w domku, to po prostu wszystko tutaj zostanie wysadzone. Okej, także właśnie jest to wszystko okej, jeszcze tutaj chciałem się upewnić, okej. I dobra, i teraz tutaj rozkładamy tak jak było, pyk. I po prostu w ogóle to tak strasznie działa, to jest taka ciekawostka właśnie minecraftowa, że jeśli położycie właśnie na tak pod spodem slajmowy blok, to zobaczcie jak wolno idę, w ogóle ledwo co do łóżka kurczę można dojść, naprawdę to jest uporczywe, dlatego jestem ciekawy jak właśnie Jeff the Killer na to zareaguje. Oczywiście musimy tutaj ustawić kamerę i gdzie ten cwaniak jest? O, wracam do domu po tej upojnej nocy, tak było ciężko, taki zmęczony jestem. Dobra, wchodzę tutaj, idę od razu do łóżka. Ale o co chodzi? Czemu tak wolno ja chodzę? Coś z tym dywanem jest nie tak. Coś mi tutaj się nie podoba. Chwila, może muszę skakać na nim. Kurczę, nie, to też nie to, ale jakoś coś jest, jakieś spowolnienie na tym dywanie. Nie, no to mi się nie podoba. O co chodzi? Co to jest? Jo! Czemu to jest w ogóle jakieś pod moim dywanem ktoś dziwnego coś ukrył? Jakieś zielone w ogóle coś? No nie, jeszcze to powoduje skoki, ja to muszę usunąć. No w ogóle co to robi? Muszę usunąć i od nowa tak naprawdę położyć ten dywan. Dobra, usuwamy to, okej. No i teraz wystarczy położyć tego... Wow! Ale kurczę, zrobiłem ostatnio niesamowitego trolla. Jestem ciekawy, gdzie ten cwaniak Jeff the Killer teraz wylądował i co w ogóle robi. Tak naprawdę jego domek został całkowicie zniszczony. Tutaj w ogóle, nie wiem, drzewa nawet zostały zniszczone prawie... O kurczę, prawie kościół tutaj nawet oberwał. W ogóle na tym kościele pełno creeperów. O nie, on tutaj jest w ogóle. Dobra, nie może mnie zobaczyć. O kurczę, myślał, że wczoraj mnie załatwi. Okej, dobra, skradamy się. On tutaj odbudowuje dom. Kurczę... Jakaś masakra jest. Czemu ja mam odbudowywać w dom tak naprawdę, jak ja sam go nie zniszczyłem? No, to jest jakieś niesprawiedliwe. A w sumie, wiecie, nie no, nie chcę mi się tego odbudować. Co najwyżej mogę taką zostawić po sobie pamiątkę i uciekam stąd. Co najwyżej przejmę kogoś dom, no i tyle. Idę przejąć. O, a tu kościół jest. No dobra, ja bym przyjął kościół. Jak to w ogóle wygląda? O, dobra. Nie no, to lecę do siebie do piwnicy i później przejmę ten kościół i zamieszkam sobie w kościele, bo nie chcę mi się odremontowywać mojego domku. Lecę do tej piwnicy. O nie, w ogóle on chce iść kurczę do kościoła. To gdzie my się będziemy szli modlić? O nie, on tu za moment przyjdzie. Ja nie mogę, muszę szybko poinformować księdza. Albo szybko przygotujemy tutaj na niego jakiś kurde patent. Dobra, musimy tutaj zrobić szybko trolka. Nie wiem w 100% jak on będzie wyglądał, ale działamy. Nie ma co się kurczę obijać, bo tak naprawdę czas nas goni. Czas to jest teraz nasz wróg. Okej, dobra, także szybko tutaj działamy. Może się jeszcze przydadzą te półpłytki, ale mamy naprawdę kurczę bardzo malutko czasu, bardzo malutko. Okej, dobra. Nie, to tak nie może być. To będzie tak. Tutaj będzie blok jakiś musimy postawić, byle co. Okej, sprawdźmy, czy to zadziała. Kurczę, nie zadziała. Dobra, teraz zadziała. A kurczę, ja nie mogę, co się dzieje. Jestem taki, kurczę, podekscytowany. Dobra, trap chesta musimy wsadzić. Szybko, trapet chest. Pyk. I powinno zadziałać, uwaga. Dobra, działa. Niszczy się tutaj właśnie ten redstone. Ja tutaj lawę wylewam, ja nie mogę, normalnie emocje to sięgają zenitu, powiem wam, konkretnie jest, ale my sobie poradzimy z tym cwaniakiem, nie będziemy mu się tak dawali. Okej, dobra, pistony tutaj zadziałały, jeszcze to tutaj ostatni musi zadziałać. Okej, pięknie. I teraz będziemy robili właśnie trola ogólnie pod tym dywanem. To będzie niesamowity trolek. Już się nie mogę doczekać, jak się zrealizuje. Okej, także wystarczy, że tutaj teraz wykopiemy właśnie dziurę. Tu wszędzie to miasto jest zalane pod wodą. Kurczę, ja nie wiem co tu się dzieje, ale chciałem tutaj lawę właśnie wylać mu pod spód. I tak naprawdę spalimy go w lawie. Jak on otworzy tą skrzynię, będzie ciekaw na bank, co w niej jest,
to po prostu się zapadnie tutaj wszystko, a zrobimy to w bardzo ciekawy sposób, za pomocą właśnie, za pomocą tabliczek. Za moment pokażę właśnie, w jaki sposób to będzie wyglądać, tylko musimy szybko w ekspresowym tempie załatać właśnie tutaj tą wodę. Okej, dobra, także wystarczy, że teraz wykopiemy właśnie tutaj dziurę i wlejemy lawę, żeby właśnie nasz Jeff the Killer, kurczę, się spalił. Nie możemy pozwolić na to, żeby tak naprawdę przejął właśnie kościół, bo nie będziemy mogli gdzie się modlić. Dobra, tutaj jeszcze musimy załatać wodę i myślę, że taka głębokość starczy. Wszystko jest ogarnięte. Tu możemy jeszcze połatać te dziury, żeby wszystko ładnie było, estetycznie wyglądało. Okej, i wylewamy teraz tutaj lawę. O nie, jak ta lawa się szybko tu wylała. Okej, dobra, musimy to właśnie tutaj powylewać. Także wylewamy wszędzie, żeby się właśnie spalił, kurczę. Spali się i już się nie mogę doczekać, kurczę, jak właśnie wykorzystamy to. Okej, teraz wystarczy ułożyć właśnie tabliczki. Musimy je oprzeć wszystkie tutaj, o to, bo tak naprawdę te pistony, jeśli zostanie ta skrzynia otwarta, zostaną zabrane. Jeśli te bloki zostaną zabrane, to te wszystkie tabliczki spadną i po prostu on się zapadnie w lawę. To będzie, kurde, coś pięknego. To będzie po prostu coś pięknego. Piękny trolek, okej, także tutaj jeszcze pyk, będziemy już lecieli i właśnie obstawimy tutaj dywan. Wystarczy, że obstawimy tutaj właśnie na tych płytkach dywan i tak naprawdę właśnie mam nadzieję, że Jeff the Killer nie skapnie się, co my tu kombinujemy. Okej, dobra, także pyk, zostały ostatnie właśnie tabliczki i okej, możemy tutaj rozkładać dywanik na tym, także uwaga, rozkładamy dywanik. Pięknie. Ogólnie można po tym chodzić właśnie w tym momencie. Będziemy mogli teraz po tym chodzić i się nie zapadniemy. Ale jeśli właśnie nasz Jeff the Killer otworzy skrzynkę, bo będzie chciał zobaczyć, co tutaj jest, to po prostu te wszystkie tabliczki się zrujnują, zniszczą się, zapadną się pod ziemię i tak naprawdę nici kurczę z planu właśnie naszego Jeffa the Killera. Okej, możemy tutaj właśnie wszystko tak ładnie jeszcze skamuflować, żeby to wszystko nie wyglądało podejrzanie. I on na bank musi sprawdzić, co będzie w tej skrzynce. To jest, kurczę, odruch, tak naprawdę pierwsza rzecz, jaką się robi, okej. I jeszcze tutaj zamurujemy, żeby właśnie ewentualnie nigdzie nie kombinował, nie wychodził i tak dalej. Okej, no i tutaj nie ma innej możliwości, będzie musiał teraz po prostu otworzyć tą skrzynię stąd i będzie musiał tu stać i się zapadnie. Okej, także idziemy i teraz będziemy musieli właśnie się gdzieś schować. Wejdę może tutaj na drzewo i czekamy właśnie na naszego Jeffa the Killera, aż przyjdzie ze swojej piwnicy. O, już idzie cwaniak, już idzie, mam je, kurczę. Co kombinujesz? Mam wszystkie potrzebne rzeczy. A co tu ten creeper robi? Hit go i ciach pach i chodź tutaj, cwaniaku. A, szukałeś problemu, to jest już mój kościół. Mam wszystkie potrzebne rzeczy, zapakowałem się i dlatego właśnie teraz wchodzę do kościoła, żeby tylko nikogo tutaj nie było, trzeba się rozejrzeć. Dobra, nikogo nie ma, wchodzimy i przejmujemy ten kościół. No, ty, całkiem tutaj przyjemnie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. O, jakaś skrzynia, może diamenty są, dobra, biorę. Ła, ała, palę się, ała, ratunku, ała, ratunku, ała. Ostatnio śledziłem Jeffa the Killera i tak naprawdę znalazł sobie właśnie nowy dom i w sumie wiem dokładnie, gdzie mieszka. Tak naprawdę będziemy mogli to wykorzystać. Ta mała klitka to właśnie jego dom, który wybrał. O, właśnie wychodzi, ale zbieg okoliczności, jak ciekawie, gdzieś idzie, rozgląda się i ciekawe co... Idę na polowanie, idę coś sobie upolować. Może jakieś zwierzę albo jakiegoś człowieka, idziemy coś okraść. O kurde, poszedł sobie. Okej, dobra, także na pewno wróci tutaj do swojego domku, a my będziemy mogli to wykorzystać. Dobra, szybko, co byśmy tutaj mogli zrobić? Moglibyśmy wykorzystać to, że ten dom jest naprawdę tutaj, tak naprawdę bardzo wąski i moglibyśmy na przykład gdzieś tutaj właśnie ustawić dispensera, który by po prostu napierdzielał jak szalony tutaj właśnie w naszego ziomeczka. Okej, ogólnie zrobimy cały plan taki, że tutaj będzie blok diamentu. Jeśli właśnie ten Jeff the Killer zniszczy ten blok diamentu, to tak naprawdę uaktywni się cały mechanizm napierdzielania właśnie tak naprawdę strzałami właśnie tutaj. Okej, także robimy to szybko. Okej, tutaj już widzę, że tutaj musimy zrobić coś takiego. Okej. Pyk, 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 dobra, sygnał idzie, także wszystko na razie idzie fajnie. Musimy tutaj trochę właśnie zabudować, on tego nie będzie widział, bo będzie zasłaniał ten inny domek. Okej, dobra, także tutaj właśnie zrobimy cały mechanizm, to będzie tak, pyk, tutaj będzie tak, raz, dwa,
3, 4, maszerują oficery, tutaj będzie repeater, okej. I teraz właśnie ustawimy tutaj pochodnie, pięknie, dobra. I właśnie tutaj to wystarczy podłączyć do naszego dispensera. Zobaczymy, czy w ogóle całość działa. Okej, pięknie działa. I wystarczy tutaj załadować strzały. Okej, teraz zobaczcie, jak to ciekawie działa. Zabieramy tą pochodnię. Wszystko mechanizm zaczyna działać, wkładamy, czyli będzie tutaj jakby, będzie ten blok tutaj cały czas, to nie będzie strzelało, a jak właśnie on zniszczy ten blok z tą pochodnią, to to zacznie strzelać w niego i będzie po prostu masakra. Teraz weźmiemy jakieś strzały, może weźmiemy, nie wiem, jakieś strzały osłabiające i załadujemy właśnie tutaj cały dispenser strzał, który będzie właśnie tutaj to robił, okej, ale to nie wszystko. Ogólnie moglibyśmy tutaj właśnie zrobić coś, co by go powstrzymało przed ewentualną ucieczką, czyli na przykład tutaj wysuwałby się, dajmy na to piston, on by tutaj, dajmy na to, stanął na pressure plate'a, okej, także stanie tutaj na pressure plate'a i zrobimy to w taki sposób, że na przykład tutaj będzie redstone, potrzebujemy, i żeby to po prostu przejście się zamykało, żeby nie mógł właśnie po prostu wyjść stąd. Okej, także moglibyśmy zrobić po prostu tak, że tutaj ustawimy wszędzie płytki naciskowe, żeby nie kombinować za bardzo, i po prostu wstawimy tutaj wszędzie redstone i przez to będzie właśnie zawsze aktywowany ten piston podniesiony. Okej. Dobra, także tutaj już przejście jest zagrodzone, już nie będzie miało jak wyjść. A teraz wystarczy tak naprawdę tutaj zrobić właśnie książki poustawiamy, żeby nie miał nikt innej opcji do roboty tak naprawdę, okej. Że tutaj tak było wąsko, żeby nie miał tutaj żadnej możliwości właśnie kombinowania, tylko będzie musiał się poddać tym strzałom, które będą po prostu na niego leciały. Dobra, także całość wygląda, myślę, że ciekawie. Okej, tutaj właśnie jeszcze musimy zrobić coś takiego, żeby się nie dało stąd wyskoczyć. Okej, i zobaczymy, czy mechanizm teraz się nie schowa, bo tutaj daliśmy i piston taki, ale możemy dać lepki i się właśnie później to ładnie nam schowa, jeśli właśnie się podniesiemy. Okej, dobra, także myślę, że całość działa. Jeśli to on zniszczy, to po prostu zostanie tutaj, w ogóle jak tu wejdzie, to zostanie zamknięty, zniszczy tamto i będzie tutaj po prostu miazga. Okej, także teraz wystarczy jeszcze wziąć trochę glowstone'a. Okej, porozświetlamy tutaj właśnie teren, żeby ładnie wszystko było widać, okej, także teraz muszę to zniszczyć, bęc, okej, i wszystko wygląda ciekawie, myślę, że pułapka będzie bardzo fajna i zobaczymy właśnie, o nie, widzę go tam w ogóle, on tam już, nie wiem, czy on z polowania wraca, czy co, czy coś kombinuje, ale sprawdzimy to, sprawdzimy, co on, kurde, robi, okej, także podchodzimy po cichutku, żeby mnie tylko nie widział, to jest naprawdę straszny potwór to jest i mam nadzieję, że, kurczę, nic mi nie zrobi, ostatnio naprawdę mnie dźgnął tym nożem i mnie to tak bolało, okej. Wracam do domu, co tu się dzieje, mam już łupy, wszystko mam gotowe, wchodzę do domu i ogólnie, co tu się stało, mój dom w ogóle zmienił wygląd swój, o co chodzi? O ja! Zamknięte drzwi, już nie mogę wyjść stąd! Jak to się wydarzyło? No nie! Ja jestem w jakichś tarapatach! O co tutaj chodzi? Wow! To jest blok diamentu! O nie, co on tutaj robi? Ja go chcę wziąć! Ja będę bogaty! Będę bogaty, jest! Au! Au! Ała! Ała, to mnie boli strasznie! Przestańcie! Au!